Witam wszystkich serdecznie. Niedawno pokazywałem, w jaki sposób można dobrać kabel WLZ wewnętrznie linii zasilającej dla prostych obiektów, takich jak domki jednorodzinne czy pojedyncze mieszkania. W skrócie były następujące kroki. Dane z warunków przyłączenia, prąd obliczeniowy, dobór przekroju z tabeli, minimalne przekroje, sprawdzenie warunków spadków napięć i samoczynnego wyłączenia zasilania. Czy sztuczna inteligencja poradzi sobie z tym zadaniem? Sprawdzę dla czata GPT 3.5, Bing AI, czyli czata GPT 4 i Gemini, dawnego barda. Wykorzystam dane z przykładu z filmu, aby można było porównać tok postępowania i wyniki. No to zaczynamy. Na początek stworzę prompt. Witam, zawsze warto się przywitać. Jak już sztuczna inteligencja przejmie kontrolę i postanowi chronić Ziemię, unicestwiając największego szkodnika, czyli ludzkość, to może nam chociaż dzień dobry powie. Dalej, twoja rola to inżynier-projektant. Nie chcę otrzymać tłumaczenia jak dla pięciolatka, na przykład co to jest kabel i że jest ważny. Chcę konkretów, więc definiuję rolę. Wykorzystaj przepisy i normy obowiązujące obecnie w Polsce. Chcę, aby głównym źródłem były normy i przepisy. Pokaż, z jakich wzorów korzystasz. Pokaż obliczenia. Chcę zobaczyć, w jaki sposób przebiegły obliczenia, aby zweryfikować poprawność, a nie zobaczyć sam wynik. Dalej przechodzę do definicji zadania i podania danych. Twoje zadanie. Dobierz odpowiedni kabel WLZ, wewnętrznej linii zasilającej. Sprawdź wymagane warunki. Dane. Zasilanie trzyfazowe. Moc czynna 15 kW. Długość kabla 30 m. Zabezpieczenie główne 25 A. Bez członu zwarciowego. Nie są to wszystkie potrzebne dane. Zobaczmy, co z tym zrobi sztuczna inteligencja. Zaczynam od Binga, czyli czata GPT-4. Odpowiedź krótka, zwięzła. Niestety podane tylko wzory i podstawione wartości. Do doboru kabla jeszcze daleka droga. To raczej pierwsze kroki niż wykonane zadanie. Następnie czat GPT-3.5. Starsza wersja. Sytuacja wygląda podobnie, z tym, że przyjęty inny współczynnik mocy. Dodatkowo mamy wzór na spadek napięcia, ale wykorzystujący rezystancję, bez podania, w jakich jednostkach należy wprowadzić dane. Zobaczcie na mianownik. Zobaczmy teraz Gemini. Przyjęte wartości, temperatura kabla oraz spadek napięcia wysokie, ale zobaczmy dalej. Mamy obliczenia, dane podstawione, ale wynik jakiś podejrzany. Sprawdzę więc na kalkulatorze. Błąd spory. Wyliczony prąd znacznie mniejszy niż prawidłowy wynik. A jak to wpłynęło na dobór przekroju? Gemini dobrało 4 mm2, nie podając materiału. Sprawdźmy dla miedzi. Nie podając sposobu ułożenia. Dla wyliczonego, błędnie prądu obliczeniowego i żył miedzianych, taki dobór byłby prawidłowy. Ale dla poprawnego wyniku obliczeń i ułożenia w ścianie już nie. Warto tu zwrócić uwagę na różnicę w przyjętych temperaturach. 90 i 70 stopni Celsjusza. Nie podałem układu sieci. Zapytam o to później. Na razie zobaczymy, co jest dalej. Obliczenie spadku napięcia. Tu znowu kalkulator i sprawdzam. I znowu duży błąd. Według moich obliczeń będzie to 1,26%. Brakuje informacji o samoczynnym wyłączeniu zasilania. Nie uwzględniono też układu sieci, którego nie podałem. Poproszę więc o poprawkę. Gemini wskazało na minimalny przekrój pęd 10 mm2, co jest prawidłowe. Dla dobranego kabla YKY, czyli z żyłami miedzianymi. Jest też informacja o 16 mm2 dla aluminium. Duży plus. Poproszę jeszcze o sprawdzenie warunku samoczynnego włączenia zasilania dla YKY 4x4 mm2. Odpowiedź wygląda ładnie, ale gorzej z częścią merytoryczną. W obliczeniach nadal błędy. Przyjęto charakterystykę B, chociaż poda informację o braku członu zwarciowego. Dopiero, kiedy wpisałem, że chodzi o wkładki GG, zostało to poprawione. Dla czata GPT-3.5 i Binga nawet nie próbuję. W obu przypadkach nie pojawiły się wyniki wyliczeń, ani nawet próba dobrania kabla. Pora na test ostateczny i odpowiedź, czy wiedza będzie w tym przypadku potrzebna. Uzupełniam prompt o dane, które podałem później, czyli układ sieci i zabezpieczenie GG. Minimalny przekrój to 10 mm2 dla miedzi lub 16 mm2 dla aluminium ze względu na pen i takiego efektu należy się spodziewać. Zacznę od Binga. Zobaczcie, proponuję przewód 2,5 mm2. To mało na pen. Totalna porażka. Czat GPT-3.5.
proponuje przewód 6 mm kwadratowych. Może nie totalna, ale nadal porażka. No i jak do tej pory najlepiej radzący sobie, chociaż z wieloma błędami, Gemini. Tym razem cosinus phi przyjęte 0,9, ale obliczenia nadal błędne, chociaż błąd jest już dużo mniejszy. Teraz dobór kabla. Dobrany kabel 4 x 16 mm2 to bardzo przyszłościowe rozwiązanie i właściwie prawidłowe, ale ze względu na podany warunek wystarczyłoby 6 mm2 i tylko ze względu na pen potrzebne jest 10 mm2. I tu już jest spory zapas. Ale zobaczcie, wyliczenie spadku napięcia. To chyba największy absurd, jaki się tu pojawił, a dalej nie jest lepiej. Zmiana na 25 mm2 i wyliczony spadek napięcia ponad 17%. I informacja, że jest dopuszczalny, co jest oczywistym błędem. Poprzednio użyłem sztucznej inteligencji do sterowania serwem i poradziła sobie całkiem dobrze. Tym razem jednak okazało się, że przy doborze kabla wiedza jest potrzebna i to bardzo. Odpowiedzi zawierały dużo krytycznych błędów, ogólnie porażka. Pora podziękować sztucznej inteligencji, tym razem nie za pomoc, ale za chęci, a Wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, albo zapytajcie sztuczną inteligencję. Tylko sprawdźcie, jakie otrzymujecie odpowiedzi. No i nie proście o dobór kabla. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.